O, taki piękny moduł sobie zrobiłem. Do wzmacniacza. A co? Dobry. Dziś coś z tematyki DJ Audio. Moduł zabezpieczeń, jakiś standby do wzmacniacza DIY. Ja już tam jakieś projekty tego typu robiłem. Mniejsze bądź większe. Teraz na prośbę kolegi, który akurat ma potrzebę i potrzebuje taki układ. Wymyśliłem, scaliłem parę różnych moich koncepcji w jeden układ. Otóż w czym problem? O ile kupujecie sobie końcówkę mocy, tudzież składacie albo z jakiegoś kitu, albo z jakiegoś forum, to wszystko fajnie, tylko oprócz zasilacza i końcówki to nie ma nic więcej, to jest pusty wzmacniacz, że tak powiem. Przydałoby się zadbać chociaż minimalnie o jakieś proste zabezpieczenia, przynajmniej o te, które są uniwersalne dla praktycznie każdego typu wzmacniacza i warto byłoby je rozważyć i dodać do swojego urządzenia. Otóż końcówki mocy, o ile startują, o ile się uruchamiają oczywiście i gaszą, najczęściej, jeśli nie mają podłączonych zestawów z opóźnieniem, powodują różne nieprzyjemne dźwięki. Niektóre czasem mogą powodować tak mocną amplitudę, że może Wam na przykład uszkodzić głośniki wysokotonowe. Tak więc projektuje się pewnego rodzaju zabezpieczenie. To jest bardzo proste. Zaraz o nim opowiem. Dwa, co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić jeszcze przede wszystkim zabezpieczenie termiczne, gdyż to też jest out of box i nie jest zależne od konstrukcji wzmacniacza. Tak więc to możemy sobie dodać. Kolejne, co w zasadzie możemy zrobić, to detekcja napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza. To branży DIY Audio, że tak powiem, branży w przenośni. Częstym problemem jest, gdy uszkodzimy wzmacniacz albo doprowadzimy do zwarcia, może zdarzyć się tak, że napięcie z zasilacza znajdzie się nagle na zaciskach głośnikowych, tudzież kolonowych, mówcie jak chcecie. No i wiecie, co się stanie, gdy na przykład zasilamy jakiegoś MOSFETa na paru parach, tam pojawi się nagle, nie wiem, 30 V bądź więcej, no to mamy problem, głośniki w miki wyjarane. Zdarzały się takie awarie i dla niektórych były dość bolesne. Tak więc też można o to zadbać. Oczywiście koszernie by było mieć jeszcze zabezpieczenie przeciwzwarciowe, lecz żeby zabezpieczenie przeciwzwarciowe było skuteczne, końcówka mocy musi mieć możliwość detekcji zwarcia. Bez tego trochę wróżenie z fusów i wykonanie tego zabezpieczenia może być nieco ciężkie. Tak więc jego tu niestety nie ma. Dwa, ostatnio, jako że DIY się sporo rozwinęło i pojawiło się dużo modułów cyfrowych, zdarzają się, widać to na forach, problemy z oscylacjami, czyli jakieś prawdopodobnie błędy w projektowaniu płytek modułów cyfrowych, tudzież przedwzmacniaczy, buforów, cokolwiek, powodujące oscylacje na wysokich częstotliwościach. No niestety, jak to się stanie, no to Wasza końcówka z pełną mocą przekazuje oscylację na wysokich częstotliwościach do głośnika wysokotonowego i co mamy? Zjarany głośnik. I były w historii już takie awarie, gdzie ktoś przez zbudzenie się układu zjarał skana, tak więc skan spika wysokotonowego, gdzie w detalu kosztuje około 2500 zł i sprzedają go tylko w parach. Osobiście na spocie mieliśmy mam awarię, aczkolwiek dalej nie wiem, czy to była oscylacja, czy nie. Poszedł pisk spory do kolumn z końcówki mocy. Ja obstawiam, że coś na interkonekcie było nie tak u nas i no, wypalił się Morel. Całe szczęście Morel ma zamienną cewkę, można kupić kit i przełożyć i w zasadzie nie ma problemu. Ok, wracając do tego układu. Co tu zrobiłem? Zrobiłem przede wszystkim standby. Standby, jako wiecie, to jest taki układ, który realizuje włączenie jakiegoś urządzenia, przy czym starałem się, żeby to było niskonapięciowe i zrobiłem to najprościej jak się dało, czyli za transformatorem, między transformatorem a mostkiem wstawiony jest switch. No i switch odcina zasilanie od mostka i cały układ ogólnie jest wyłączony wtedy. Oczywiście działa tylko transformator, jego pobór mocy zgodnie z, tam chyba z notą producenta, z tego co pamiętam, bo to jest trafo firmy Han. Chyba 1 W około jakoś tak. Oczywiście można to inaczej zrobić, można dać włącznik za stabilizatorem, ale po co ten układ ma chodzić, jak to de facto nie gra, bo jeszcze tego nie włączyliśmy, tak więc najprostsze rozwiązania są najlepsze, jest to po prostu niezawodne. A zarazem bezpieczne, gdyż mamy niskie napięcie
na włączniku w razie czego. Bo to jest napięcie równe tam 7,5 V napięcia przemiennego, tak więc śmiechu warte. Prąd, jaki przepływa przez ten włącznik, no to oczywiście sumaryczna wartość prądu pobierana przez łuk. Tu są trzy przekaźniki i około tam chyba 260 mA, jakoś tak jak mierzyłem, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie śmieszna wartość, większość włączników to ogarnia. Następne zabezpieczenie, jakie zrobiłem, to zrobiłem zabezpieczenie termiczne. Też znalazłem najprostsze rozwiązanie, jakie było. Jest to termostat dimetaliczny, zwierny, czyli jeśli temperatura dobije do 80 stopni, w tym przypadku, tam w środku zwiera się blaszka, tworzy się obwód, no i mamy detekcję temperatury. Najprostsze, co się da, nie trzeba nic wzmacniać, mierzyć, dobierać rezystorów, nie trzeba robić one-wire'a, na przykład tak dla cyfrowych czujników temperatury DS18B20 bodajże. Robicie tylko obwód dla mikrokontrolera na nóżce, podciągacie jeden pin do masy i ja robię tak, że jeśli to się zwiera, to pojawia się wysokie napięcie na nóżce mikrokontrolera, czyli stan wysoki, wiem, coś jest zwalone, wyłączę układ NARA. Prosta sprawa, naprawdę proste, niezawodne, to jest stosowane w różnych urządzeniach, w pralkach itp. itd. Kosztuje chyba 2 czy 3 złote. Naprawdę bomba. Drugie zabezpieczenie, jakie mam, to tak jak wspominałem, opóźnione odłączenie głośników, jak i szybkie odłączenie w momencie włączenia urządzenia. Wstawiłem 3-sekundowy delay, czyli jeśli załączymy standby, układ przyciskiem, włącza się przekaźnik, który załącza wzmacniacz, trafo główne wzmacniacza, i po 3 sekundach dopiero podłączane są głośniki. To jest wystarczający czas zazwyczaj, żeby kondensatory się naładowały, żeby wzmacniacz się włączył i żeby normalnie działał. W momencie dostaje po 3 sekundach podpinane są do niego zestawy głośnikowe, kolumny, głośniki, zwał jak zwał. I problemu nie ma, wszystko gra, fajnie jest. Rozwiązanie na przekaźnikach nieobecnie. Niektórzy uważają za mało koszerne, można stosować MOSFETa, co ponoć zmniejsza zniekształcenie. Ja osobiście tego nie słyszę, tak więc nie drążę, zostawiam przekaźniki. Wielu producentów sprzętu stosuje przekaźniki i nie ma z tym żadnego problemu. To jest powszechnie stosowane rozwiązanie, nie jest to żadne rocket science. Tak. Dwa, to mamy opóźnione podłączanie zestawów. Co jeszcze? Detekcja DC. Detekcja DC oparta jest o taki prosty układ, jest bardzo oldschoolowy, opublikował go bodajże kiedyś Irek na elektrodzie. Stosuję go od lat, już miałem go w innych rozwiązaniach, jest niezawodny. W zasadzie tym kondensatorkiem można sobie wybrać czułość, czy przy mniejszym napięciu ma szybciej łapać, czy przy większym ma wolniej łapać. Jakoś tam zazwyczaj wartość ustawiam chyba 22 mikrofarady, jest to wystarczające. Układ działa naprawdę niezawodnie. Jest to w ten sposób skonstruowane, że domyślnie jak ten układ funkcjonuje, wszystko jest ok, to tutaj wystawiany jest stan wysoki na nóżkach mikrokontrolera. I to sobie badamy, tak? Jeśli wystąpi napięcie stałe, ono występuje dokładnie tutaj, gdzieś tutaj, o, tu wchodzi na dzielnik, z głośnika na dzielnik, a czy ze wzmacniacza na dzielnik i tak dalej, to wtedy robi się stan niski, czyli sprawdzamy, jeśli mamy stan niski na jednej z dwóch nóżek, bo mamy dwa kanały osobno, no to raportuje error jakiś. Bardzo prosta sprawa, proste rozwiązanie, naprawdę jest niezawodne. Najprościej sobie to sprowadzić do prostej logiki, stan niski, stan wysoki, gdyż łatwo to potem programowo obrobić i nie zajmuje to sporo czasu. No i de facto to cały układ, trzy przekaźniki, dwa do kanału lewy-prawy, jeden przekaźnik do trafa zasilającego, detekcja DC per kanał, czyli dwa takie układy analogiczne, dwie diody sygnalizacyjne, złącza jakieś dla łatwiejszego podpięcia tych czujników temperatury, jak i podpięcia zasilania. Na płytce zainstalowałem dwa gniazda bezpiecznikowe. Jedno to jest obwód transformatora zasilającego ten układ, a drugie to jest obwód trafa głównego, żeby nie trzeba było na przykład montować w obudowie. Można sobie wygodnie założyć tutaj i nie będzie to stanowić żadnego problemu potem w montażu, czy tam nie trzeba wiercić w obudowie, czy szukać jakichś specjalnych, kurde, zawiesiłem się, specjalnych gniazd z włącznikami i z bezpiecznikami. Można sobie tu bezpośrednio na płytce to umieścić, nie ma problemu. Zdecydowałem się na konektory płaskie, gdyż są wygodne, powszechnie dostępne. Oczywiście przy projektowaniu płytki trzeba uwzględnić pewne standardy, przynajmniej minimum standard bezpieczeństwa, że
Strefa wysokiego zasilania powinna być oddalona od strefy niskiego zasilania, tak więc tak jak widać, ta strona to jest wysokie napięcie, tu mam transformator, tu jest przekaźnik, który zaznacza wysokie napięcie, a elektronika, że tak powiem, wrażliwa jest odsunięta od tych styków przynajmniej o 5 mm bądź więcej. Tak więc jest to w miarę w zasadzie jest to, myślę, że poprawnie wykonane. Starałem się nie robić pętli masy. Pętle masy mają spore znaczenie w sprzęcie audio. Może nie dokładnie w tym układzie, ale jakbyście mieli na przykład bufor, mielibyście pętle, no to może wam powodować brum na niskich częstotliwościach, tak więc jest to irytujące. Ja starałem się, żeby tu ich nie było. Myślę, że mi to wyszło. Płytka jest dwuwarstwowa, standardowo wykonana w PCBWay. No, to chyba tyle z koncepcji. Naprawdę fajna sprawa taki układ. A, to już jest któraś wariacja, naprawdę miałem już tego sporo. Naprawdę pamiętajcie, jeśli będziecie składać jakieś wzmacniacz DIY, żeby przynajmniej jakiś minimum zabezpieczeń sobie wstawić, żeby potem nie cierpieć na skutek swojego błędu, tudzież awarii końcówki mocy. Płytki, tak jak już tam gdzieś wspominałem, PCBWay, 10 sztuk za $5, przesyłka DHL, wiadomo, podzielona z kimś tam. No, wyglądają pięknie, dwuwarstwowe. Naprawdę super. Dość gęsto mi się to udało pchać, jak na THT. Zmieściłem się w tych 10 cm. Tak wygląda zmontowany układ. Wszystkie części są powszechnie dostępne. Nie ma tu żadnej magii. Standardowe tranzystory BC546B, 556B, BC337. Parę rezystorów, 3 przekaźniki. Konektory płaskie, LEDy 3 mm. Złącza ARK, podwójne 5 mm raster. Złącze IDC do programowania, tak żeby nie trzeba było kontrolera wpinać żaden slot dedykowany do programowania, tylko można sobie od razu na płytce robić zmiany i testować. Kontroler Atini 20 czy 13, ze względu na większą ilość wyprowadzeń, też dostępny powszechnie, nie ma z tym żadnego problemu. Parę kondensatorów. Trafo również dostępne, kompletnie bez problemu. No w zasadzie wszystko jest naprawdę common. Złożenie tego zajmuje może z godzinkę. Naprawdę prosta sprawa, daje taką radość, jeśli chodzi o DIY. Naprawdę DIY przez ostatnie lata mocno się rozwinęło i naprawdę ludzie montują takie sprzęty, że nie idzie sobie wyobrazić. Sam ja, jak już wspominałem, od interfejsu USB pod przetwornik, wzmacniacz, wszystko jest samoróbką. Układ fajny, na pewno go użyję nie raz, bo tych wzmacniaczy trochę się klepie. Można by go było rozbudować, już nie miałem miejsca, dołożyć go na przykład soft start albo DC blocker, żeby blokował ewentualnie występujące napięcie stałe w sieci, co może powodować buczenie transformatora toroidalnego lub nie toroidalnego w zasadzie. Pomyślę, może zrobię jakiegoś shielda w stylu piętrowego, aby ten radiator zmniejszyć albo nawet wyciąć w płytce miejsce na ten radiator i przykręcić tak shielda z tym soft startem i tym ewentualnie filtrami EMI i tym DCB blokerem, bo myślę, na razie mi na tym nie zależy. No. Magii nie ma naprawdę. Wyszło dość zgrabnie, bo jak wiecie, płytka 10x10 jest za 5 dolców 10 sztuk, tam trzeba się było cebula Polak upchać, żeby czasem za milimetr za duża nie było. No i wyszło ładnie, rogi zaokrąglili. Nie robią kompletnie żadnych problemów z niczym. Wszystko jest naprawdę super wygodne w PCBWay. Przychodzi super szybko do Polski. Dobra, szybki test układu. Jak to działa? Podłączymy zasilanie. Zobaczymy, jak to się uruchamia. Zwłoka, podłączone głośniki, tak. Zasymulujemy mu wystąpienie wysokiej temperatury. Na tych pinach zrobiłem dwa wyjścia na lewy i prawy kanał w zasadzie. Mogło to być zsumowane, jak i tak robimy zwarcie, w sensie w tych obwodach każdy jest podpięty do osobnego pina, ale de facto mogłoby być to jedna czujka. Miałem jakiś pomysł na lepszą logikę, ale to nie ma sensu, dobra. Zrobimy więc, załóżmy, że rośnie nam temperatura. Termostat metaliczny spina nam obwód, proszę, temp. Działa tak, że odłącza oczywiście. Zaletą takiego układu jest to, że on jeszcze steruje trafem wzmacniacza. Są układy, które na przykład wykryją wam wysoką temperaturę, tudzież DC, ale nie odłączają zasilania od wzmacniacza.
Ten układ odłącza i głośniki, włącza wzmacniacz, żeby w razie czego oszczędzić nam sprzęt i żeby się to dalej nie smażyło. Tak więc gasi wszystko i mryga. że jest temperatura. Teraz, żeby go włączyć, no, trzeba mu zrobić hard reseta, gdyż inaczej się nie da go uruchomić ponownie. Jest to takie zabezpieczenie, żeby czasem z rozpędu nie podejść i nie nacisnąć drugi raz. No, można sobie Zrobić zrobić. wtedy małą niespodziankę. Też go włączamy. Ok. Tak, już mamy temperaturę sprawdzoną, to teraz możemy sprawdzić DC. Tu mam wspólny punkt masowy, gdyż w sprzęcie audio ważne jest to, żeby masa była na zasadzie gwiazdy, czyli spotkała się w jednym punkcie. Najczęściej jest to gdzieś w zasilaczu. Tak więc tu trzeba podłączyć wspólną masę układu, a tu są poszczególne wyjścia na kanały, czyli wchodzi wzmacniacz, wychodzi głośnik, wchodzi wzmacniacz, wychodzi głośnik. Musimy przyłożyć do jednego z kanału napięcie stałe zasilacza i zobaczymy, co się stanie. O. Zapał dość szybko. Wykrył DC. No i zaś standardowa procedura zgaś. Odłącz kolumny głośnikowe, wyłącz zasilanie wzmacniacza i daj znać, że coś jest nie Tak tak. jest. Logika programowa jest naprawdę prosta, bo to operacje na 0,1, że tak powiem. Tak więc kodu to jest naprawdę parę linijek. Jedyne co można tu było sprawdzić, on niekiedy ma takiego logicznego fuck-upa, jak go włączymy. I wyłączymy szybko, a teraz może się nie udało. To przy wyłączeniu, oczywiście to już nie ma żadnego znaczenia, pojawia się, że DC. Wynika to z tego powodu, że odłączamy zasilanie układu, tranzystory przestają działać, robią stan niski na kontrolerze, a jeszcze jest naładowany kondensator, no i on łapie tak zwanego false positiva, czyli myśli, że jest DC, a de facto już nie ma tego DC, bo układ się gasi i się rozładowują kondensatory i tak się nam to zaburza. Pomyślę, czy tego programowo nie poprawić, tudzież nie dodać jakiegoś rezystora ściągającego, żeby szybciej ten układ się gasił. Jak widać, samą diodą trochę się gasi też. Ten kondensator zasilaczu mógłby być trochę mniejszy, ale to jest naprawdę. Detal, bo to nie ma żadnego znaczenia, bo to i tak przy gaszeniu czasem wystąpi. No ewidentnie trochę błąd w logice, albo w tym układzie powinien być w jakiś sposób, że tak powiem, szybciej wygaszany, nie żeby tak swobodnie opadało. Ale to jest ma. Ale problem w tym układzie i koncepcja ogólnie działa i naprawdę takie coś warto mieć w każdym wzmacniaczu. O ile ktoś sobie ceni dobrą robotę w DIY. Tego jest od cholery w internecie, naprawdę jest wiele różnych wariantów, dużo ludzi wyprodukowało różne standby'e. Razem ze triggerami, że można uruchomić ten układ podając 12 V, gdzie podajecie to 12 V i na przykład cały zestaw wam się uruchamia. Są na pilota, widziałem na Bluetooth, można to wszystko podokładać. Ja jestem fanem, że tak powiem, analoga. Nie zależy mi specjalnie na pilotach, jakichś innych bajerkach, triggerach. Kto co lubi, no. DIY daje nam to, że robimy jak chcemy, możliwości jest nieskończona ilość, tak więc jak widzicie zrobienie tego to. Magii nie było. Gdzieś schemat 2 godziny, 5 godzin płytka, godzinę softu i parę dni Chińczyki przysłały płyteczki, logo, lutowanie z godziny i wszystko zrobione. Cool! Długo nie musiałem czekać. Fix, jak widać, na kolanie. A propos tej logiki, że zapala się wykrycie DC, jeśli gasimy układ, to jest. Mojego poprzedniego układu miałem ten sam bawoł logiczny i szczerze zapomniałem o tym. Żeby to zrobić koszernie, wypadałoby zrobić detekcję zasilania przy tym układzie, czyli wpiąć się gdzieś przed mostkiem jakąś prostą diodą z rezystorem i ustawiać stan wysoki na kontrolerze, żeby on wiedział, że jest teraz zasilanie. Jeśli zasilanie jest odłączone od całego układu, to i tak nic nie działa. Wtedy robicie warunek, że nie ma zasilania, no to nie przetwarzaj w ogóle logiki w programie. Co zrobiłem teraz, żeby to było, że tak powiem, user experience było lepsze. Kondensatory od detekcji DC zmniejszyłem do 10 mikrofaradów, co de facto zwiększa czułość tego układu. Analogowo zwiększa czułość, a w pętli, która sprawdza stan tych portów, dodałem opóźnienie 100 milisekund, co de facto w 90% zniwelowało ten, że tak powiem, false positive i to już tak zostanie. Jak będę robił kiedyś jakiś inny układ za parę lat, to wtedy pomyślę, żeby dodać tą detekcję zasilania i będzie wtedy super koszernie i logicznie, zajebiście poprawnie. Razem. Moment, zostawimy to tak jak jest, to nie stanowi żadnego problemu. Przekazując koledze układ, wspomnę mu, żeby czasem gasił i raz na 500 razy mu się zaświeci DC przy gaszeniu, żeby się nie przeraził. Ono się zapala dosłownie na, nie wiem, 200 milisekund i gaśnie, bo
Kondensatory się rozładowują i układ się wyłącza. No. Tyle. Mentalny spokój. Nara.